Dzisiaj jesteśmy na szlaku do Skalnej Chaty. No, niestety niefortunnie złożyło tak, że idziemy asfaltową. Ja osobiście nie jestem zupełnie fanem takich tras. Ale potem przebijam się na trasę czerwoną i będziemy szli już takim normalnym, mam nadzieję, kamienistym szlakiem. Najlepsze w górach jest to, że nieważne ile się zje, to zawsze można to spalić. To jest piękne w zasadzie. Jesteśmy już w Skalnej Chacie, po około 2 godzinach drogi. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku drży. Zniknęło słońce i świat jest w końcu zły. Bo jest najgorszy, więc musimy się trzymać za rączki. Ludzie wokół są smutni jak w Rosji. Nienawidzę Warszawy i nie chodzę sam do lekarzy. Nie jestem dorosły, może jakoś to przejdzie do wiosny. Czytam wasze... Tam, przed nami, widać prawdopodobnie planetarium. Czarna kawa i tosty, szczeniaku, życie to nie jest Wall Street. Wydałem ten twój łańcuch na książki. Gdyby nastrój zależał od forsy, nie czułbym się źle. Jesteśmy teraz na czerwonym szlaku, czyli prawie najtrudniejszym szlaku, bo czarny jest najtrudniejszy. I wracamy teraz do Hrebenioka. Dziś spadnie deszcz, a później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku. Dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień, w którym będziemy wjeżdżali gondolą na Łomnicki Szczyt. Nie ma jako takich wejść turystycznych, można tam tylko wjechać gondolą. Wczoraj weszliśmy jak najwyżej się dało, do samego stawu, a dzisiaj wjedziemy gondolą na sam szczyt. W odróżnieniu od wczorajszego dnia, dzisiaj widać całą górę. Tam jest naprawdę zimno na samej górze, więc ja myślę, że trzeba się na to nastawić psychicznie. Tylko jej oczy działają jak lek, biorę dawki podwójne. Mogę łykać je tak jak komunię. Nawet nie pytaj teraz co u mnie, ja nic nie rozumiem w butach na koturnie. Nadchodzi smutek, żebym lepiej słyszał. Nie wiem o czym mam rapować i pisać. Linie są proste tak jak linia życia. Zazwyczaj kiedy się przedawkuje szpital. Dziś spadnie deszcz, a później pewnie znowu łzy. Jestem wędrowcem, który biegnie w morzu mgły. Na zewnątrz dobrze, wszystko w środku.